A! Kurwa. Witam na kanale Podlaskie Szlaki. Za nami prawie 2 godziny jazdy, 37 km. W planie mamy zwiedzenie Biebrzęskiego Parku Narodowego, już drugi raz w ciągu ostatnich 2 tygodni, ale tym razem będziemy jechali otuliną Biebrzęskiego Parku Narodowego, czyli naokoło. Oczywiście z pominięciem północnej części, bo to już by był dość znaczny dystans, więc skupimy się tylko na tej części południowej, czyli do Goniądza. Ostatnio przez kilkaset kilometrów walczyłem ze stukami z okolic korbowodu. No i się wkurzyłem, wziąłem się za to w końcu. Zdjąłem pękniętą osłonę na łańcuch. Wykręciłem cały układ korbowy, nasmarowałem. No i cisza. Stuków już nie ma. Pedały też zostały przeserwisowane, wszystko nasmarowane, także jest już cisza i spokój i przyjemnie można podróżować. Założyłem też dodatkowo lemontkę i tak szczerze powiem, ostatnio na trasie ponad 150 km w ogóle mi jej nie brakowało. Nie bolała szyja, kark, barki, ręce, nic z tych rzeczy, ale stwierdziłem, że już skoro ją mam, to założę, przypomnę sobie, jak się z nią jeździ. Na razie nie było okazji sprawdzić, bo poruszałem się dość ruchliwą drogą, wiatr boczny, mały odstęp między samochodami, także no nie było zbyt komfortowo, bujało tym rowerem. No ale może jeszcze się przyda w drodze powrotnej, zobaczymy, czy jest to potrzebne. Odbiliśmy właśnie na miejscowość Zajki i tą drogą będziemy zmierzali aż do samego końca, czyli do miejscowości Tykocin. Być może zahaczymy, być może tylko zobaczymy zamek pod Tykocinem. Tykocin już mam bardzo dokładnie zwiedzony. Mam nawet nagrany film z tej wycieczki, także polecam. Nigdy tak dokładnie nie zwiedziłem Tykocina jak wtedy. To naprawdę masa atrakcji tam była. Zobaczcie, co znalazłem. Wieżę widokową. Obszar przyrodniczy Laskowiec Zajki. Wow. Ale widok. Przed samym wyjazdem kamera mi spadła na ziemię, także ja nie wiem, czy ona w ogóle nagrywa, czy jest sprawna. Na pewno obudowa się połamała, ona się trzyma tylko na trytytkach, także koniec z uchwytem na gwint chyba statywowy.
zajki. Wiecie, co widziałem? Sklep obwoźny na kółkach. W samochodzie żółtym. Jeżdżący sklep spożywczy. Tylko weź dogoń taki sklep, jak jesteś spragniony. Drogi szutrowe, jak widać, też są. Może za dużo nie kręcę, ale z tego powodu, że na takich drogach trudniej utrzymać kamerę, żeby te ujęcia były tak w miarę stabilne. No, coraz cieplej się robi. Chyba zdejmuję już tą wiatrówkę. Minęliśmy wieś Słomianka, z tego co pamiętam. To jest fajnie, dzięki temu, że nie ma tutaj żadnego ruchu. Jesteśmy tylko my i droga. I śpiew ptaków. Tykocin za 10 km. No ale tak jak wspomniałem, Tykocin mamy już bardzo dobrze zwiedzony. Nie ma sensu tam zajeżdżać. A jest to też za blisko, żeby coś tam zjeść, mi się wydaje. Ale bardzo lubię tą miejscowość. Naprawdę takie, no, ospałe, że tak się wyrażę. Senne takie miasteczko. Niby trochę może turystyczne, a z drugiej strony jest bardzo mało ludzi na ulicach. Być może akurat trafią w takie pory, że nikogo nie ma. Sklepy też nierzadko są pozamykane, różne bary, restauracje. Tykocin teoretycznie 2 km, a zamek jest na wprost. Mamy do niego niedaleko, ale no niestety, przepraszam, ale nie chcę mi się tam zajeżdżać, bo wiem, że będzie zamknięte. Restauracja jest czynna chyba od 12 i nigdy nie mogę trafić na... Nie mogę się po prostu załapać na jakąś kawę, cokolwiek. Także nie będzie chyba coffee ride'u dzisiaj. No przynajmniej nie tutaj. Nie spodziewałem się takiego wiatru, muszę powiedzieć, ale no nie dam mu się ograć. Powrót zaplanowałem z wiatrem, więc powinno być na luzie. Ale zaskoczył mnie. Może tego nie widać po gałęziach, po drzewach, ale jest taki lodowaty wiaterek. A tutaj taką sakiewkę mam na bidon. Ona służyła na bidon, ale jak założyłem remontkę, to już nie mam na nią miejsca. Zabrałem ją tylko ze względu na kamerę. Wrzucam ją do tego woreczka i sobie tam czeka na wyjęcie, no bo nie mam innego wyboru. Nie zabrałem szelek, nie chciało mi się po prostu. Ostatnio zauważyłem, że jak zrobiłem sobie powyżej stówki taką dłuższą przerwę, 40 minut, to normalnie odżyłem. To wszedłem na maksymalne obroty później, aż się zdziwiłem. Z tym, że to też może być kwestia tego, że no wypiłem Coca-Colę i lody, także no mogły tutaj dać mi zastrzyk energii, ale z drugiej strony przerwa też na pewno nie zaszkodziła.
gdzieniegdzie spod tego asfaltu jeszcze widać poprzednią drogę, czyli bruk. Zobaczcie, jak wszystko idzie do przodu, jak się Polska budowała na przestrzeni lat. My narzekamy, że asfalt nierówny, że szosą nie da się jechać, a tu jeszcze niedawno był bruk. Rzeka Naryśl chyba, jak dobrze zapamiętałem nazwę. Jeśli to miał być przystanek, no to bardzo piękny, piękny, z okienkiem nawet. Wybitym, ale coś tam było. O, bocian sobie lata. No i dobra, kierujemy się na ścianę. Tam po lewej, to znaczy u was na wprost, rozpościera się właśnie Biebrzański Park Narodowy, przez środek którego przebiega Carski Trakt, a my jedziemy z jej po jej zachodniej części. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Nie, wschodniej, co ja mówię? Po wschodniej części, czyli od strony Białegostoku. No i tak pomykamy sobie przez pola i łąki, można powiedzieć, cały czas na wprost, pod lekki wiaterek. Aż do Goniądza będziemy tak jechali. I tam planuję postój. Tam jest, znalazłem taki fajny dworek z restauracją, z widokiem na rozlewiska Biebrzy, ale nie wiem, czy tam nie wpuszczą. Może wpuszczą. Pewnie zarąbiście drogę tam będzie. A ja mam sakwę wypchaną jedzeniem, więc też nie ma sensu chyba kupować jedzenia. Bo to wszystko będę musiał wieźć z powrotem, a to się nie opłaca. Także no, zapakowałem się chyba jak na 300 km, no. Miejscowość Trzcianne. To chyba jakiś mor. Pełno sklepików. Niepotrzebnie chyba. To dużo kupuję i zabieram ze sobą. Chyba trzeba będzie coś zmienić w tym temacie. Chociaż ja lubię być samowystarczalny i nie liczyć na jakieś sklepiki. Jakie fajne szutrówki. Różnica poziomów. Willa Mówka. Jeszcze jest 2,5 km do Goniądza. Droga nie jest zbyt fajna, taka usłana kamieniami, co rusz na jakiś najeżdżam. Trzeba mocno kierownicę trzymać. My jedziemy tutaj powolutku już. Już niedaleko. Trzeba będzie coś zjeść porządnego, gdzieś się zatrzymać. Nie wiem, czy do tej restauracji zajadę. Uważnie.
pod sam koniec nowy asfalt, a ja przez te dziury jechałem. No dobre i to. Nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 87. Czarna struga. Młyn wodny, dołek Goniądzu. Goniądz. Jakiś stary rynek. Stwierdziłem, że nie będę szukał szczęścia. Tutaj zrobię odpoczynek, pewnie z 40 minut. To Coca-Colę wiozę już od Łomży i co ciekawe jest zimna w sakwie. Dwie bułeczki. Także jest dobrze. Nie trzeba do sklepów zachodzić, ani do jakichś restauracji. Chociaż wiadomo, to inny klimat trochę, ale też jest fajnie. Dobra. Jak wam się podobał ostatni mecz polskiej reprezentacji w piłce nożnej? Teoretycznie graliśmy z najsłabszym zespołem, z Słowacją. Mimo to przegraliśmy. I teraz, no jak zwykle, mecz ostatniej szansy będzie. A później chyba mecz o honor. I chyba tak się zakończy nasza przygoda. Relokowałem się, bo tam było trochę za gorąco na tym słońcu. Tutaj jest taki przyjemny chłodek. Nawet za duży, bym powiedział. Nie dałem rady wciągnąć tych dwóch bułek. Półtorej bułki zjadłem. Wypijemy, dopijemy tą Coca-Colę i będziemy powoli jechali do domu. Mamy 100 km zrobione. A najlepsze jest to, że z powrotem mamy drugie tyle prawie. To jest ciekawe. No, powrotów nie lubię, szczególnie przez... Będziemy wracali przez... przez Jedwabne, ale wcześniej przez Radziłów chyba, Przytuły. Nie lubię tych dróg tam, bo trochę nudne są te proste. Szybko się uwinąłem z tamtego miejsca, no nie dałem rady już dłużej usiedzieć, chociaż wypadałoby odpocząć trochę dłużej. No ale strasznie zmarzłem, aż mam nos zimny. W ogóle gęsiej skórki dostałem, teraz jak jadę mam gęsią skórkę. Zimno jest. Niech was nie zwiedzie te słońce. Jest lodowaty wiatr. Biebrza. No to było fajne miejsce na odpoczynek na plaży. Kup bilet. Ciekawe.
Wiecie, czemu jeżdżę z włączonym trybem samolotowym w telefonie? Po to, żeby nie odbierać zbędnych telefonów, nie czytać maili, żeby mnie nie kusiło, ale że chciałem sobie umilić trochę drogę powrotną. Włączyłem ten internet, przeczytałem maila od klienta, że mu nie działa przesłana aktualizacja, no i zepsułem sobie tym samym końcówkę wycieczki, no końcówkę, drugą połowę. A teraz w głowie będę miał tylko o tym myśli. Ścieżka edukacyjna, biały grunt. Tak, pamiętam, że jeden z widzów zaproponował mi chyba ją. Bodajże w tamtym roku. Ja odkładałem ją zawsze na później, bo myślałem, że jest to... Zresztą nie, no nie myliłem się, jest to taka droga szutrowa, może trochę piasku będzie. No i nigdy mi się nie chciało tutaj aż przyjeżdżać. Sorry. Może innym razem. 3 km w jedną stronę plus 3 km powrót, to jest 6 km dodatkowe. No nie za bardzo mi się chce, bo i tak dzisiaj będzie dużo kilometrów. Także no może następnym razem, kto wie. Kurwa! Czyj to jest pies? Ugryzł mnie! Ugryzł mnie w nogę! Pan nie pilnuje tego psa? Wie pan, że mnie ugryzł, mógłbym się tutaj wywrócić. On jest szczepiony w ogóle? Więc jeszcze nie, bo w tym roku... A, jeszcze nie był szczepiony dodatkowo, tak? Tak, bo on to jest szczeniak, także nie będę kłamać, bo to on w tym roku nawet roku nie ma, więc... On wyrasł mi dopiero! Kurczę. Prawie rozjechany, ugryziony. Coś tam nie działa. A do domu jeszcze trochę kilometrów jest, bo... 128 km dopiero przejechanych. To jeszcze kawał drogi do domu. Jeszcze wszystko może się zdarzyć. Radziłów. Sorry. Mus mi prawie zamarzł. Po co zabierać Linka do roweru? Dałem dzieciakowi 2 złote. Zadowolony, popilnował roweru. Ja też zadowolony. Po co Linka? Fajnie tu jest. Hołdzie bohaterom z terenu gminy Radziłów, którzy zginęli w walkach o niepodległość Polski w latach 1918-1920. Wiecie, czego bym się napił? Kawy. Mam wszystko, tylko nie kawę. Byłem przed chwilką na stacji paliw i nie mają kawy. No i podejrzewam, że przez te wszystkie miejscowości mniejsze, jak będę przejeżdżał, to tak samo na kawę się nigdzie nie załapię. No to jest towar luksusowy. No i trzeba chyba zabierać swój termos z kawą. Kolejny element do zabrania, który ciąży i waży.
Dostałem cynk od lokalca, że będzie jakiś CPN w drodze na Jedwabne i tam chyba dostanę kawę. Więc chyba dzień jeszcze nie będzie stracony i będzie można zaliczyć tę wycieczkę do Coffee Ride. Jednak jest kawa. Już zaczynam pod koniec tracić energię. Ale limit szczęścia chyba już dzisiaj wyczerpałem. Teraz miałem kolejną sytuację. Skręcałem sobie tutaj na Orlen. Kierunek oczywiście w lewo. I facet mnie zaczął wyprzedzać tutaj. No. Się musiałem zatrzymać w miejscu. On razem ze mną się zatrzymał zresztą. Że ja coś co są dziwnie. Ale obiecuję, że już dzisiaj nie będę narzekał na kierowców. Mam nadzieję, że już nic się więcej nie przydarzy, bo jest masakra. 25 km do domu przejechanych mamy. 155 na tą chwilę. Jeszcze kilka gór. Nie ma tak łatwo. A przed całym domem będzie ich najwięcej. Zapomniałem nagrać podsumowania. Nagrywam to drugi raz. A to z tego powodu, że miałem włączoną muzykę na telefonie i zapomniałem zupełnie o niej. Nie chcę, żeby YouTube się do mnie przyczepił. Mamy 176 km. Także do rekordu zabraknie nam dosłownie tyci. Ale nie była to jazda na rekord, po prostu tyle wyszło. Na 200 km i więcej ustawię sobie zdecydowanie ładniejszą trasę. Jeśli chodzi o przygotowanie, to prawdopodobnie nic bym nie zmienił. Batony jeszcze przywiozłem, picia mam od, tak jak widać. No i jest spoko, nie było żadnego kryzysu, jestem zadowolony. Aha, i jeszcze taka jedna kwestia. Wiecie, że ja nie lubię żebrać o lajki, o subskrypcje. Nigdy tego nie robiłem i nie będę robił. Uważam, że materiał powinien sam się obronić, ale jeśli chcecie, żeby te materiały pojawiały się jakoś częściej na kanale, no to miłym takim gestem byłoby jednak polubienie tego. No was to nic nie kosztuje, a mnie zmotywuje do dalszego wrzucania filmów. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia. Cześć.